Regionalne gospodarcze otwarcie roku to spotkanie przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, samorządu i polityki, podczas którego omawiane są plany biznesowe i rozwojowe w nowym roku. Jest to rok bardzo trudny, rok, gdzie widmo wojny i konfliktu zbrojnego, gdzie Polski Ład, gdzie problemy przedsiębiorców związane z pandemią mieszają się między sobą i powodują wielką niewiadomą tak faktycznie w głowach nie tylko przedsiębiorców, ale tak faktycznie wszystkich nas, czego możemy się spodziewać, w jaki sposób analizować zapisy nowego prawa, w jaki sposób sobie radzić z problemami, które mogą nas spotkać, a nie muszą i w jaki sposób ewentualnie unikać wspólnym działaniem i decyzjami, dobrymi decyzjami tego, co złe może nas spotkać. Zaprosiliśmy przedstawicieli i rządu, i samorządu, i przede wszystkim przedsiębiorców, doradców podatkowych, tych, którzy mogą rozwiązać, czy próbować pokazać drogę, którą przedsiębiorcy powinni wybrać, krocząc w dzielnej walce o lepsze jutro, bo rzeczywiście już mamy informacje, że wiele firm podjęło decyzję o albo likwidacji, albo ograniczeniu swojej działalności ze względu na przykład na koszty energii, które wynikają m.in. z programu Fit for 55. Będzie oczywiście również pan premier Buzek, który opowie nam z perspektywy Europy, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni na to patrzeć, więc jest, można powiedzieć, kompleksowa oprawa wszystkich stron, jakby można powiedzieć, partnerów i społecznych, i zawodowych, którzy pracują na rzecz i z przedsiębiorcami. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.